istocie był to piękny pan. Słusznej urody. Twarz miał pociągu, blade, lecz świeże jagody oczy, mądre, łagodne, włos długi, białawy. Na włosach listki ziela i kosmyki trawy, które hrabia oberwał, pełznąc przez zagony. Zieleniły się jako wieniec rozpleciony. O, ty, rzekł. Jakikolwiek uczcze cię imieniu. Bóstwem jesteś? Czym? Duchem czy widzeniem? Mu? Własna li cię wola na ziemię sprowadza? Obca mi więzi ciebie na padole władza? A, domyślam się. Pewnie wzgardzony miłośnik, jaki pan może, albo opiekun, zazdrośnik, w tym cię parku zamkowym jak zaklętą strzeże. Godna, by o cię bronią walczyli rycerze, byś została romansów heroiną smutnych. Odkryj mi piękna, tajnie twych losów okrutnych. Znajdziesz wybawiciela. Odtąd twym skinieniem, jak rządzisz sercem moim, tak rządź mym ramieniem. A ona z uśmiechem dziewiczym, ale z rozweselonym słuchała obliczem. Na koniec zapytała: a skąd pan tu przychodzi? I czego tu pogrzęda? Szuka pan dobroci? Hrabia oczy roztworzył, zmieszany, zdziwiony, milczał. Wreszcie zniżając swej rozmowy tony: przepraszam, że nie. Widzę, że powieszał zabawy. Przepraszam. Pośpieszał na śniadanie. Już późno. Chciałem na czas zdążyć. Panienka wie, że drogą trzeba w koło krążyć. Przez ogon zdaje mi się jest do dworu prościej. Dziewczyna rzekła: tędy droga jego mości. Tylko grząd cud nie trzeba. Między murawą ścieżka. W lewo? Zobacz do hrabia. Czy na prawo? Ogrodniczka podniósłszy błękitne oczęta, zdawała się go badać, ciekawością zdjęta. Bo dom o 1000 kroków widny jak na dłoni. A hrabia drogi pyta? Ale hrabia chciał do niej koniecznie coś mówić i szukał powodu rozmowy. Panienka mieszka tu? Czy na wsi? Jak to było, żebym pan we dworze nie widział? A czy od dawna tu? A, przyjezdna może. Dziewczę wstrząsnęło głową. Przepraszam, panienko, czy nie tam pokój panny, gdzie owe okienko? Myślił zaś w duchu. Jeśli nie jest heroiną romansów, jest młodziuchną, prześliczną dziewczyną. Zbyt często wielka dusza, myśl wielka, ukryta w samotności, jak róża wśród lasu rozkwita. Dosyć ją wynieść na świat, postawić przed słońcem, aby widzów zdziwiła jasnych barw tysiące. Ogrodniczka tymczasem powstała w milczeniu. Podniosła jedno dziecię zwisłe na ramieniu, drugie wzięła za rękę, a kilkoro przodem zaganiając jak gąski, szła dalej ogrodem. Odwróciwszy się, rzekła: czy też pan nie może rozbiegłe moje ptastwo wpędzić na zawzgórze? Ja? Ptactwo pędzać? Krzyknął hrabia ze mnie. Ona tymczasem znikła, zakryta drzew cieniem.